25 grudnia wspominamy błogosławionego Michała Nagasima, męczennika. Michał urodził się w 1583 roku w rodzinie pogańskiej w Japonii. Przyjął chrzest, gdy miał 11 lat. Później złożył prywatny ślub czystości. Sam był bardzo pobożny, wiele się modlił i podejmował różne pokuty. Już jako dorosły, Michał zaprosił do swojego domu jezuitę, ojca Jana Baptystę de Baeza, mimo że nie było to dozwolone przez prawo państwowe. W swoim domu dawał misjonarzowi schronienie przez 12 lat, a po jego śmierci ukrywał innego jezuitę. Do jego domu w wielkiej konspiracji przychodzili najczęściej nocami chrześcijanie, by się wyspowiadać, przyjąć sakramenty święte lub by spotkać się z kapłanem. W wieku około 44 lat Michał sam wstąpił do zakonu księży jezuitów. Jednak ze względu na wciąż trwające prześladowanie odbyło się to w tajemnicy, a on sam nadal mieszkał w swoim domu. Ponieważ był obserwowany, mimo tego, że nie udowodniono mu żadnej winy, na podstawie samych podejrzeń skazano go na roczny areszt domowy. Znosił to z pogodą ducha, gdy jednak zgodnie ze zwyczajem odmówił dania drewna potrzebnego do egzekucji jednego z chrześcijan, został aresztowany, a jego majątek skonfiskowano. Straszliwe tortury, których doznał, miały go skłonić do wyparcia się wiary w Pana Jezusa. Gdy to nie przynosiło skutku, rozebrano go i pobito pałkami, a następnie poddano torturze wodnej. Położono go na ziemi, związano, zakneblowano usta, a do nosa specjalnymi lejkami wlano około 4 litry wody. Następnie oprawcy skakali po jego brzuchu, a torturę tę powtórzono kilkakrotnie, lecz bezskutecznie. Michał oprawcom odpowiadał: rozerwij mnie na strzępy i wyrwij duszę z mojego ciała, ale nigdy nie wypowiem obrzydliwego słowa zaprzeczenia się wiary. W końcu zawieziono go do powulkanicznych basenów zawierających gorące wody siarkowe w Unzen. Tam powtórzono torturę wodną i zanurzano go w bardzo gorącej wodzie, po czym pozostawiono na noc na zboczu góry w zimną grudniową noc. Następnego dnia, ponieważ sam już nie mógł dojść do basenu, oprawcy polewali go wrzącą wodą. Po 2 godzinach tortur zmarł, wypowiadając imiona Jezus i Maryja. Zmarł 25 grudnia 1628 roku. Miał 45 lat. Został beatyfikowany 7 lipca 1867 roku przez błogosławionego papieża Piusa IX wraz z 204 męczennikami japońskimi. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Michał aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.